What started this stampede? A love affair that changed a million people. Mustang, the car that made a million drivers become Mustangers in just 2 years. Obsługują nas i pomagają w odbiorze samochodu precyzyjni.pl. Już kolejny raz. A nawet woda gratis, dziękuję. Ty, ale jak czysto, jak tu pachnie! Tomek, ty się przygotowałeś normalnie. Dziękuję, jeszcze jak prezes jakiś. No, dzięki. O, jeszcze moja ulubiona marka sportowa, Quicksilver, dziękuję. Bardzo lubię tę markę. To pachnie mną. Siemaneczko wszystkim, witam was serdecznie. Jesteśmy właśnie pod salonem Forda w Gdańsku. Dzisiaj jest ten dzień, znaczy ten dzień, w którym odbieram samochód. Może nie samochód marzeń, bo tak od dość niedawno o nim tak marzę, ale i bardzo go chcę, ale to będzie najmocniejszy samochód, jaki będę miał. Jeszcze nie miałem tak mocnego samochodu. Jaram się, ale jest ciekawostka taka, że tego samochodu nie widziałem na oczy. Nie wiem, jak ten samochód wygląda w rzeczywistości. Widziałem go tylko na zdjęciach. Zapłaciłem, kupiłem, dzisiaj go odbieram. Ale odbieram go z kim? Z Tomaszem. Tomka mogliście już poznać. Tomka mogliście już poznać. Poprzednim filmem, jak odbieraliśmy BMW, Tomek jest z salonu detailingowego. On się zna na samochodach, sprawdzi miernikiem lakiery i tak dalej samochody, no bo były już różne sytuacje, jeżeli chodzi o odbiór samochodu. To wielokrotnie mieliśmy przypadki, gdzie malowane były różne elementy, typu maska, błotnik, cały bok też między innymi. Jakieś zadrapania wewnątrz pojazdu. No właśnie, i to no wszystko sprawia, że traci na wartości, a ja muszę podpisać protokół odbioru. Tak, podpiszę... A jak podpisuję papier, to już jest po temacie. Jak podpiszesz papier, to tak naprawdę już nie możesz nic skórać. No właśnie. Ale zależy to oczywiście od podejścia salonu. To jest indywidualne. No właśnie, ale to jest bezpieczeństwo, a ja się nie znam tak dobrze na samochodach. Ja tylko lubię nimi jeździć tak naprawdę i kupuję sobie bluzę pod kolor samochodu. A Tomek tutaj no specjalista. Także następnie samochód uderza już do nich, bo jak odbieram samochód leci do detailingu, oni go zabezpieczają folią, ceramiką i tak dalej. To co, lecimy do środka? Lecimy. Yo! Cześć, Tomek. Nieprzypadkowo. Cześć, Tomek. Siemano. O Jezu, cześć. Cześć. Co tam? Co? Na kielonka wszyscy. No. Weszliśmy na ten, na wydawkę. I się wjechał samochód i się okazało, że jest... jakaś malutka wniotka na tym. Zajebiście. Zajebiście, no. Tak, o to chodzi. A ten Mateusz jakieś tam rozwiązania da, nie? Zobaczymy. Dobrze, co robimy? Idziemy. Kieruj się. Ale masz go. Ale naprawdę pasowałem się kolorystycznie do samochodu. Kurde, myka, pierwszy raz widzę go w rzeczywistości, przecież ja go nie widziałem nawet na żywo. No i... Ej, no jarasz ten kolor, serio. Ja mówiłem, że ten kolor jest najlepiej. On lepiej wygląda niż na zdjęciach nawet ten kolor. Naprawdę, jaram się tym kolorem. Nie no, jaram się na maksa. Wiesz co, odkąd ty mi załatwiłeś ten kolor, jak przeglądam teraz wszystkie samochody właśnie, wiesz, na Instagramie, gdziekolwiek, pomarańczowy już mi się tak nie podoba jak ten, naprawdę. Teraz ja patrzę i stwierdzę, nie, ten jest dużo lepszy niż pomarańczowy. Piękny samochód,
ale ten kolor robi robotę. No, udało się naprawdę dopasować. Ja to kupiłem sobie, mówię, a będzie podobny kolor, naprawdę jest idealny. Fajnie, jeszcze bardziej się jaram tym, że to moja wymarzona rejestracja, chciałem. Fajnie. Jest, go foto, fajnie. Minusy, które najczęściej widziałem na YouTube, jak ludzie mówili o Mustangach, nie? O. Patrzcie na to, kupujemy nowy samochód. I podpórka, nie? A ja mówię, nie, tu od razu będzie to, od razu jest lepiej. Taka mała rzecz, a cieszy, nie? Zostajesz ze mną? No. Myślałem, że z nimi. Jezu, tu ciepło w ogóle. Tomek, zostajemy sami w Mustangu. Chodź, chodź, poczekaj, paka, idziemy. No, dachowany, no ale... Dobra. Mam jeden start. Będziecie przodem do siebie gadać, czy jak? Tak. Patrz, mam widownię nawet. Słuchajcie, chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować firmie My New Car, bo dzięki wam w sumie mam ten samochód, wyście mi go znaleźli i bardzo polecam, bo to jest firma pośrednicząca, która załatwi wam zawsze lepszą cenę, mają po prostu już swoje kontakty wyrobione w salonach i zawsze załatwią wam dobry samochód w dobrej cenie. Dzięki ślicznie. Słuchajcie, wbijajcie do naszego Insta, tam prowadzimy wszystkie relacje z odbiorów naszych klientów. Służymy pomocą, zapraszamy do kontaktu. Serdecznie polecam, naprawdę, bardzo. Ty będziesz kiedyś miał ochotę, pojedziemy sobie gdzieś na 2 godziny w jakiś teren i sobie zrobimy jakiegoś battle, ty robisz zdjęcia, mój brat robi zdjęcia, wiadomo, że wiesz, no, ty jesteś profesjonalistą, mój brat jest amatorem, ale może z tego coś fajnego by wyszło. Nie ma żadnego problemu, pewnie, że tak, zwłaszcza teraz, kiedy śmieje, nie ma wesel, to mamy dużo czasu, możemy się bawić. No. Wiesz, jeden strzela, drugi strzela, później gdzieś te zdjęcia tam sobie jakieś rzucić, no nie było takiego battle fotograficznego, zawsze są taneczne, zawsze są... No, zawsze nie, są... ja nawet na ten rok mam w ogóle taki przygotowany projekcik, nie chcę w tym roku zrobić coś takiego jak spotkanie, powiedzmy, 5 fotografów, nie? I nie wiem, czy to będzie samochód, czy to będzie modelka, czy coś innego. 5 fotografów, ale jeden model czy modelka, nie? I żeby pokazać później każdego okiem, jak to wyszło, nie? I taki właśnie jest taki przygotowany projekt na ten rok. No zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję. No. Dziękuję, bardzo wam dziękuję. Mega, mega, że ten, mega. Odpal go i usłyszmy to. Chłopaki załatwili. Elektryk, nie? Tutaj kolejny piękny chłopak go sprawdził. To ja. Tutaj piękny chłopak tutaj nagrywa filmy i przygotowuje nam takie fajne relacje. Nieważne. Nie ważne. Dobrze, to możemy śmigać dalej i działamy dalej. Dzięki wielkie. Cieszymy się. Ale jaja. Jaram się, kurwa, mam mocnego Mustanga, mam Mustanga, kuźwa! Ale jak dziecko, normalnie jak dziecko. A ta zieleń wygląda sztos. Naprawdę, no ja pierdzielę, jaram się, po prostu się jaram. A beka jest tylko z tego, że może, o, już tylko 14 km, przecież ja nie dojadę na stację benzynową. Ale to jest śmieszne, bo nie mogą dawać zatankowanych samochodów. Czemu? Czyli się pytam, po prostu jakie jest, nie mogą dawać zatankowanych samochodów, dlatego zawsze wyjesz z salonu i nie ma paliwa. Dokładnie nie wiem, jaki to jest powód, ale jest to bekowe. Mustangiem daleko nie zajedziemy. Dobrze, że tu jest blisko stacja. Jest pięknie! Jedziemy w trasę! Yo! Pierwsze tankowanie, dobra, a tutaj jest tak, że się nic nie wyciąga, tylko się po prostu wciska. 98, zaszalejemy na bogato. A to nie jest diesel? Yeah. Zobaczymy, jaka będzie kwota, jak traktor. No właśnie, jest pusty bak, ciekawe ile wyjdzie pełny bak. No, to prawda. Cena? 5,49, 5,50 za litr. Dobra. Ciekawostka. Pamiętam, jak miałem kiedyś TT-tkę, Audi TT, i był taki mocny kryzys i paliwo, to najdroższe na szelu, kosztowało 6,80 za litr. To był taki kosmos, że w tym momencie to na szczęście wydaje się takie, nie jest tak źle, ale to i tak są takie ceny. Pomyślę, że kiedyś to było po 2 złote, złoto 80. Bo tu w sumie nie ma dużego baku.
309 zł. No nie, to są nie tak duże kwoty. Zapraszam, akademiafotomaniaków.pl, kursy fotograficzne lub warsztaty, żeby spotkać się ze mną osobiście. A jak przyjedziesz na warsztaty fotograficzne, to przyjadę Mustangiem. O, może to was zachęci. Cześć. 9,8? O, na bogato. To za burżuj, no. O, rany. Pierwsze tankowanie. W sumie jak Tomek już tu stoi, to bardzo chętnie od razu wam powiem, że co, chyba wszystko w porządku mówiłeś, nie? Tak, jak najbardziej. Wszystko jest w porządku. Tam nie dorybki, ale bardziej jakościowe, wiesz, fabryki były. Właśnie, czyli to wynika nie z tego, że to jest błąd, tylko że to jest nie marka premium, więc takie niedoskonałości nie mogą być. Nie oszukujmy się, cena jest dobra, auto jest też fantastyczne, a takie rzeczy drobne można sobie pominąć. Super, ale sprawdzone, odebraliśmy, wszystko jest w porządku. Tak. A jeżeli chcecie wiedzieć, ile kosztował samochód, ile kosztuje leasing i tak dalej, obserwujcie kanał, bo wkrótce wam opowiem więcej szczegółów o tym samochodzie. I ile gazu może wyjść. Tak, dzięki Tomek. Dzięki również. No Mateusz, mów co chciałeś powiedzieć. Mateusz, dawaj, nagrywamy. Mów. Kupiłem nowy samochód i beka ze mnie, bo ja mówię, jadę, ty, ale pamiętasz, mówiłem do ciebie, ta kierownica coś grzeje. Ty, ona jest coś dziwnie ciepło. Ja teraz jechałem i mówię sobie, muszę napisać na forum, co jest grane, czy u nich też ta kierownica się tak przegrzewa, o co chodzi. Po chwili ja patrzę na ekran, a tam się świeci kierownica na czerwono, się okazuje, że ten samochód ma podgrzewane kierownice. This please! Ja nie wiedziałem, że kupiłem samochód z podgrzewaną kierownicą. I nie wiedziałem nawet, że to włączyłem. Ja tak jadę, kurde, to się przegrzewa, czy to coś się nie stanie. Ja pitole, kupujesz samochód, nawet nie wiesz, co w nim masz. No więc tak, pierwszy film właściwie za nami z Mustangiem. Bardzo dziękuję za obejrzenie i chciałbym jeszcze raz podziękować przede wszystkim firmie My New Car za załatwienie mi tego samochodu. Fajnie, że są firmy, które pośredniczą i załatwiają ci taniej samochód, są do twojej dyspozycji. Okazuje się, że możesz mieć tańszy samochód, lepszą ratę, dobrze sprawdzony właśnie samochód, więc sympatyczni są bardzo i polecam serdecznie, jeżeli chcecie kupić nowy samochód, uderzajcie do My New Car, mega sprawa, tutaj macie Instagrama, wbijajcie, serdecznie polecam. Precyzyjni. Tomek, bardzo ci dziękuję, że pojechałeś z nami. Dziękuję, że byłeś. Precyzyjnie Auto Detailing z Wejherowa również polecam i zapraszam na ich Instagrama. No cóż, sprawdził samochód, teraz będzie go zabezpieczał folią, ceramiką, więc fajnie mieć takich ludzi w sobie, takie firmy, które pomagają ci na każdym kroku. Jestem przezadowolony na razie z obsługi. Fajnie się tym samochodem. Zobaczymy, co będzie dalej. Serdecznie wam dziękuję. Zostawcie suba, zostawcie lajka w górę, będzie mi bardzo miło. Widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Yo! Piękny kluczyk, piękny Mustang. Jaram się. Znaczy prosty kluczyk w sumie, ale jaram się. Jestem tak zajarany. Naprawdę, nie macie pojęcia. Kurde, to jest zabawka dla dużych po prostu chłopców. Ja jestem takim dużym chłopcem. Albo dużych mężczyzn, jak to woli. Ja w sumie duży nie jestem. Nieważne. Widzicie? Ja nie wiem, co mówię. Ja jestem po prostu happy. Ale fajnie. Obserwujcie kanał. Jeżeli chcecie oglądać Mustangi, to tego Mustanga dużo będzie na tym kanale. Na sesjach zdjęciowych, typowe filmy tylko o Mustangu. Ja będę go nagrywać i pokazywać cały czas. Tak się nie miaram, że moje dziecko będzie tutaj cały czas razem ze mną. Yeah!